Sylwestrowa noc w Kozienicach. 16. sesja Rady Miejskiej i przyjęcie budżetu gminy. Sesja budżetowa także w powiecie. Renata Jasek, witam Państwa i zapraszam na pierwszy w tym roku przegląd wydarzeń tygodnia z terenu gminy Kozienice. Zaczynamy od relacji z sylwestrowej nocy w naszym mieście. Jak żegnano stary i witano nowy rok, sprawdzała to Marta Augustyn-Pulkowska. Kozieniczanie jak zwykle nie zawiedli, licznie bawiąc się na imprezie sylwestrowej zorganizowanej w tym roku przed krytą pływalnią Delfin. Na scenie królował DJ Gregor, który rozgrzewał atmosferę największymi polskimi i zagranicznymi przebojami. To lata 80-90, tak jak słychać to obecnie. Czyli te lata wiecznie żywe, nie wychodzą z... Dokładnie, dokładnie, tak to można powiedzieć. Doktor Alban i tym podobne. Sabrina w tle? Jak najbardziej. Czyli to rozgrzewa atmosferę dzisiejszego wieczoru. Tak, dokładnie. W oczekiwaniu na nadejście nowego roku zapytaliśmy mieszkańców, jak wspominają ten stary 2019 i czego życzyliby sobie na najbliższe 365 dni. Jak Państwo wspominacie mijający już rok? Ja bardzo paskudnie. Bardzo paskudnie. Bardzo dobrze. Pomimo, że jestem żoną męża, bardzo cudownie urodziło nam się dwoje wnucząt, Amelka i Mieczysław. Także wspaniale, są zdrowe i dziękuję bardzo za ten wspaniały rok. Jakie w takim razie życzenia na ten nowy? Jakie oczekiwania? Jakie plany? Zdrowie. Najważniejsze to zdrowie, szczęścia i dużo radości. Zdrowie. Jakie zdrowie, to jest wszystko. Jak Pani wspomina mijający rok? Cudownie, same wspaniałe rzeczy się wydarzyły, także nie wiem, czego jeszcze będę sobie mogła życzyć w przyszłym. A jakie oczekiwania, plany na ten nowy, nadchodzący? Jeszcze nie myślałam, po prostu ten był tak cudowny, że... Czyli żeby była powtórka z rozrywki, żeby nie było gorzej, tak? Tak, żeby nie było gorzej. Czekamy na te iluminacje, zobaczymy jak będzie. My jesteśmy spoza Kozienic, także kawałeczek żeśmy przyjechali. A skąd panie są? Z Kolonki, między Pionkami a Radomiem. A jakieś plany, oczekiwania, marzenia, żeby na ten nadchodzący? Na trójkę dzieci, żeby wszyscy byli zdrowi. I żebyśmy zawsze razem spędzali każdy wolny czas. Jakie Pani ma oczekiwania odnośnie nowego roku? Czy jakieś są, czy nie? No jak zwykle są, żeby był lepszy od tego mijającego. Czyli ten nie był ciekawy? Nie, no był ciekawy, ale mógłby być jeszcze lepszy. Dla mnie nowy rok tak naprawdę zawsze, każdy dzień jest dla mnie ważny i w każdym dniu coś można zmienić, więc nigdy jakoś nie patrzę tak, że nowy rok, tylko każdy dzień. Nowy rok mieszkańcy powitali wspólnie z burmistrzem gminy Kozienice Piotrem Kozłowskim, przewodniczącym Rady Miejskiej w Kozienicach Rafałem Suchermanem i ich rodzinami. Niech ten 2020 rok nada waszemu życiu wiele nowych smaków i kolorów, abyście spotykali na swojej drodze życia ludzi wyjątkowych, ludzi, którzy inspirują was do podejmowania nowych wyzwań. Pamiętajcie, żebyście się uśmiechali do siebie, bo przez uśmiech jest najkrótsza droga do serca drugiego człowieka. Niech ten 2020 rok przyniesie wam jak najwięcej chwil radości. Niech da wam wiele sił, odwagi i determinacji, abyście spełniali swoje marzenia. Wszystkiego najlepszego od samorządu gminy Kozienice w 2020 roku. A teraz obliczanie. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Szczęśliwego nowego roku, Kozienice! 2020 rok Kozienice powitały pokazem sztucznych ogni i laserów.
Było też konfetti i oczywiście masa noworocznych życzeń. Życzę wszystkim kosieniczanom dużo zdrowia, szczęścia i żeby nadchodzący rok był lepszy niż ten poprzedni. Przede wszystkim jednej rzeczy wszystkim wam życzę, pozytywnych myśli. Jak będziecie mieć pozytywne myśli, to i życie będzie pozytywne. Być pozytywny na przykład i na przykład dużo zdrówka w tym w ogóle, ogólnie można powiedzieć. No i pomyślności w nowym roku życzę. Przede wszystkim zdrowia, bo to jest chyba najważniejsze. Jak już będzie zdrowie, to potem już wszystko się poukłada. Życzę wszystkim przede wszystkim zdrowia, miłości i szacunku do innych ludzi. Ja bym życzył każdemu takiej wewnętrznej inspiracji, żeby mieć siłę, odwagę, żeby mieć determinację i spełniać swoje marzenia, różne, te prywatne, te zawodowe i być szczęśliwym, uśmiechać się do siebie, bo właśnie przez uśmiech najkrótsza droga do ludzkiego serca drugiego człowieka. Takie życzenia nie mogą się nie spełnić, zatem szczęśliwego nowego roku i spełnienia tego wszystkiego, o czym mówili mieszkańcy. 30 grudnia Rada Miejska uchwaliła budżet na 2020 rok. Sesja była też okazją do podziękowań dla Fundacji Zdrowe Dziecko oraz kozienickich sportowców. W poniedziałek 30 grudnia na 16 sesji Rady Miejskiej przyjęty został budżet gminy Kozienice na 2020 rok i wieloletnia prognoza finansowa gminy na lata 2020-2030. Przegłosowano też 17 innych uchwał. Zanim jednak miało to miejsce, przed oficjalnym otwarciem obrad odbyła się miła uroczystość. Specjalne podziękowanie z okazji 25-lecia działalności Fundacji Zdrowe Dziecko otrzymał prezes Czesław Czechyra. Były też specjalne dyplomy uznania dla kozienickich sportowców, którzy odnieśli sukcesy w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych, a byli to Krzysztof Kozłowski w strzelectwie, Jagoda Kibil w biegach oraz siódemka reprezentantów klubu Olimp Kozienice, Danuta Woszczyk, Aleksandra Sot, Aleksandra Strzelczyk, Jakub Strzelczyk, Bartosz Basej, Gabriel Pierzchała i Marcel Seremak. Uhonorowani zostali też trenerzy Jacek Szczygieł i Janusz Misztal. Po rozpoczęciu obrad i wprowadzeniu zmian do porządku rozpoczęto procedurę związaną z uchwaleniem budżetu gminy i wieloletniej prognozy finansowej. Przedstawione zostały opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała oba dokumenty. Wysłuchano też opinii Komisji Budżetu i Finansów w Radzie Miejskiej, która także pozytywnie zaopiniowała zarówno budżet, jak i prognozę finansową. Poinformowano również, że pozostałe komisje stałe Rady też pozytywnie zaopiniowały budżet. Dochody zaplanowano w kwocie ponad 182 milionów, a wydatki na ponad 186. Deficyt wynosi ponad 3 700 000 zł. Co ważne, zadłużenie gminy stopniowo się zmniejsza. Z kwoty 55 milionów obniżyło się do 52 milionów zł. Po dyskusji, wyjaśnieniach i przegłosowaniu autopoprawek burmistrza do budżetu pod głosowanie poddano wieloletnią prognozę finansową gminy i budżet na 2020 rok. Obie uchwały zostały przyjęte przy 18 głosach za i 2 wstrzymujących. Następnie radni jednogłośnie zdecydowali o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi kozienickiemu. Ponad 100 tysięcy złotych przeznaczono na wsparcie kozienickich szkół średnich 1 LO i zespołu szkół nr 1. Wprowadzono także ostatnie zmiany do budżetu na 2019 rok. Radni przyjęli też gminny program wspierania rodziny na lata 2020-2022. Wyrazili zgodę na przystąpienie gminy do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej oraz przyjęli program osłonowy Teleopieka dla mieszkańców gminy Kozienice na lata 2020-2021. Przegłosowano też zmiany w statucie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Wyrażono też zgodę na refundację nauki religii uczniów z terenu naszej gminy w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Chwały w Warszawie. Po dyskusji i wyjaśnieniach podjęto 2 uchwały o zamiarze likwidacji szkół podstawowych w Piotrkowicach i w Kociołkach. Obecnie do tych szkół uczęszcza po 18 uczniów. O dalszych losach obu placówek zdecyduje m.in. Mazowieckie Kuratorium Oświaty. Po wyjaśnieniach i przyjęciu autopoprawki uchwalona została strategia rozwoju elektromobilności gminy Kozienice na lata 2020-2035. Przyjęto też 2 uchwały z zakresu mienia komunalnego dotyczące sprzedaży nieruchomości i dzierżawy gruntów. Po dyskusji i wyjaśnieniach Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę o dopłatach do wody i ścieków z budżetu gminy. Zostały one uchwalone na dotychczasowym poziomie i wynoszą dla mieszkańców 1,44 zł brutto do metra sześciennego wody i 3,55 zł brutto do metra sześciennego ścieków, a odpowiednio dla przedsiębiorców
kubiców, też w kwotach brutto, 1,29 zł do wody i 3,20 zł do ścieków. Rozpatrzono też petycję w sprawie podwyższenia dotacji celowej dla dzieci w niepublicznym żłobku. Uznano, że traci ona na zasadności, ponieważ na listopadowej sesji takie podwyżki zostały uchwalone. Rada przyjęła też po dyskusji gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz jednogłośnie zdecydowano o uchyleniu programu Kozienicka Duża Rodzina. Od stycznia będzie on zastąpiony programem Kozienicka Karta Mieszkańca, który obejmuje zarówno rodziny, jak i seniorów i ma szersze spektrum działania. W interpelacjach i wolnych wnioskach poruszono m.in. kwestie działalności Rady Nadzorczej KGK, przekazania działki w Staszowie na rzecz gminy, zorganizowania wspólnego posiedzenia przedstawicieli Rady Miejskiej i Rady Powiatu dotyczącego szpitala, czy budowy ścieżek rowerowych przy drogach krajowych i sposobu organizacji kiermaszu świątecznego. Sesja zakończyła się złożeniem noworocznych życzeń. Od nowego roku na terenie gminy Kozienice wdrażany jest nowy program Kozienicka Karta Mieszkańca. Karta Mieszkańca będzie uprawniała naszych mieszkańców, wszystkie osoby, które są zamieszkałe na terenie naszej gminy i rozliczają podatek w Urzędzie Skarbowym w Kozienicach, będzie upoważniała właśnie do ulg i rabatów, które będą oferowane przez nie tylko nasze jednostki organizacyjne, ale również mamy nadzieję w niedalekiej przyszłości partnerów, z którymi będziemy chcieli nawiązać współpracę właśnie w tym zakresie. Warty podkreślenia jest fakt, że Karta Mieszkańca ma szerokie spektrum działania. Zastępuje też funkcjonującą do tej pory Kartę Dużej Rodziny. Tak więc rodziny mające trójkę lub więcej dzieci będą miały dzięki niej utrzymane większe ulgi. 50% rabatu dla osób ze statusem dużej rodziny. Także będzie rozgraniczenie. Tak jak była wcześniej Kozienicka Duża Rodzina, ta karta obowiązywała od kilku lat. Te rabaty, chcę podkreślić, że one nie będą likwidowane, te rabaty utrzymujemy. Także to jest ważna informacja, a dla pozostałych mieszkańców 10% rabatu. Dzięki karcie 10% rabatu na chwilę obecną będzie miał każdy mieszkaniec na ofertę m.in. Domu Kultury, Centrum Rekreacji i Sportu, Muzeum Regionalnego czy Biblioteki Publicznej. Lista partnerów ma być ciągle uaktualniana. Urząd Miejski zachęca firmy i przedsiębiorców do współpracy. Wszystkich zachęcamy do udziału w tym programie. Oni będą już indywidualnie te rabaty określać. My nie będziemy ingerować. To już partner wie, ile chce dać rabatu mieszkańcom. Lista partnerów oraz obowiązujące zniżki dostępne są na stronie internetowej karta.kozienice.pl. Ona będzie cały czas aktualizowana i będzie świeża informacja, będzie można wejść i sobie sprawdzić, kto doszedł, kto podpisał z nami takie porozumienie i jaki rabat proponuje. W ramach tego oczywiście partnerzy będą mieli swoje loga umieszczone na stronie internetowej, co myślę, że też jest zachęcające, dlatego że będziemy ich w ten sposób promować. Każdy będzie miał jakąś korzyść. Mieszkańcy mają korzyści z rabatów, my mamy korzyści. Mamy nadzieję, że nam przybędzie mieszkańców, osób, które rozliczają ten podatek, a przedsiębiorcy, miejmy nadzieję, będą mieli większy ruch z tego tytułu, a zarazem promocję. Na stronie zainteresowani znajdą też wzór porozumienia, które należy podpisać, aby móc zostać partnerem tego programu. Jest to bardzo proste porozumienie, zrozumiałe. Jeśli będą jakieś wątpliwości, będzie ktoś próbował coś zmienić, będzie chciał jakieś wprowadzić swoje zmiany, oczywiście jesteśmy otwarci na propozycje i dlatego zachęcam wszystkich przedsiębiorców do prowadzenia tego programu lojalnościowego. Tak jak mówiłam, on ma założenia utożsamiania się właśnie nie tylko mieszkańców, ale i przedsiębiorców z miejscem, w którym prowadzą działalność, w którym funkcjonują i tak jak mówiłam, liczę na to, że to będzie z korzyścią dla wszystkich. Wnioski o wydanie karty należy składać w punkcie informacji Urzędu Miejskiego w Kozienicach przy ulicy Parkowej 5. Przy składaniu wniosku należy przedłożyć do wglądu dokument tożsamości i pierwszą stronę zeznania PIT za rok poprzedni poświadczoną przez Urząd Skarbowy w Kozienicach. Do końca kwietnia przyjmujemy pierwszą stronę PIT-u potwierdzoną właśnie przez Urząd Skarbowy, jeśli było złożone osobiście. Oczywiście jeśli drogą elektroniczną, no to wtedy poświadczenie, urzędowe poświadczenie odbioru. Składamy do 30 kwietnia za 2018 rok. Od 1 maja będziemy już przyjmować te rozliczenia, te pierwsze strony za rok 2019.
Wypełniając wniosek, możemy oprócz swoich danych osobowych wpisać także dane współmałżonka i dzieci. Oczywiście dla wszystkich dzieci własnych rodzic może złożyć. Jeśli są to osoby niepełnoletnie, no to rodzic składa. Jeśli są to osoby pełnoletnie, mogą złożyć osobiście, ale jeśli się uczą, no to też rodzic jak najbardziej będzie mógł tą kartę wyrobić dla własnego dziecka. W Urzędzie Miejskim czynione są starania, aby procedury wydawania karty trwały jak najkrócej. Docelowo będzie ona wydawana od ręki. Takie mamy założenie. Na samym początku wiadomo, że i mieszkańcy muszą się przyzwyczaić, i my do nowego oprogramowania, do nowych założeń musimy poweryfikować troszeczkę danych, czy są to osoby zamieszkałe, czy liczba dzieci się zgadza. Także być może na początku nie będzie ona wydawana od ręki, ale założenia są takie, że w ciągu kilku minut mieszkaniec wychodzi z gotową kartą, gotową do użycia. Koźnicka Karta Mieszkańca ma formę imiennej karty plastikowej i wydawana jest nieodpłatnie na 3 lata. Osoby zainteresowane wyrobieniem takiej karty wszelkie potrzebne informacje znajdą na stronie internetowej karta.kozienice.pl lub w punkcie informacji Urzędu Miejskiego. Także 30 grudnia budżet na nowy rok przyjęła Rada Powiatu Kozienickiego. W czasie obrad nie zabrakło też tematów związanych z sytuacją Kozienickiego Szpitala. Relacja Mariusza Basaja. W poniedziałek, 30 grudnia, odbyła się 17. sesja Rady Powiatu Kozienickiego. Podczas niej radni przyjęli budżet na 2020 rok. Podjęcie tej uchwały poprzedziła jednak długa dyskusja. Najpierw radni zapoznali się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej oraz z opinią Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego. Obie były pozytywne. Następnie przyszła pora na pytania. Radna Grażyna Ziółek podkreślała, że w budżecie zbyt mało środków przeznaczono na inwestycje. Pytała też o wykorzystanie wolnych środków z lat ubiegłych. Jak tłumaczył skarbnik Kamil Banaś, te sukcesywnie były wprowadzane do budżetu, a po rozliczeniu budżetu z 2019 roku będzie znana nowa, dokładna kwota do rozdysponowania. Niższe niż w poprzednich latach nakłady na inwestycje krytykował także Stanisław Orzechowski. Mirosław Górka pytał z kolei o finansowanie inwestycji w Wólce Brzuskiej. Jak zaznaczył starosta Andrzej Jung, wójt gminy Głowaczów deklaruje współpracę w tym zakresie. Z kolei radny Zbigniew Sitkowski rozpoczął długą wymianę zdań dotyczącą szpitala. W jego ocenie wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie obarczania samorządów długami szpitali nie jest ratunkiem dla placówki w Kozienicach. Podkreślał, że wejdzie on w życie dopiero po upływie 18 miesięcy. Ponadto, według jego interpretacji, odnosi się on tylko do kwestii nadwykonań. Mówił, że pozostało około 70 dni do rozpoczęcia procedury likwidacji szpitala, a powiatowi grozi zarządzanie komisaryczne. To mogłoby utrudnić inne inwestycje, na przykład budowę nowego ośrodka szkolno-wychowawczego. Inną interpretację wyroku przedstawił przewodniczący Rady Włodzimierz Stysiak. W jego opinii wyrok odnosi się do całości przepisu, a nie tylko do nadwykonań. Z kolei Tomasz Trela mówił o tym, że to rząd nie zadbał o dobre finansowanie szpitali, a na szczeblu centralnym może brakować nawet 14 miliardów złotych na służbę zdrowia. Podkreślał też, że w okręgu numer 17 jest aż 6 posłów z partii rządzącej i to oni powinni zabiegać o zmiany w tym zakresie. Apelował też, by nie mieszać kwestii szkoły w opactwie z kwestią szpitala. Radny Jerzy Śmiech prosił z kolei, by nie uprawiać polityki na szczeblu lokalnym. Projekt przyszłorocznego budżetu nazwał natomiast budżetem przetrwania. Mówił, że okoliczne powiaty mają większe nakłady inwestycyjne, a jednocześnie powiat koźnicki nie szuka oszczędności. Głos zabrała również Małgorzata Bebelska. Podkreślała, że jest to trudny rok dla każdego samorządu. Zmieniły się wysokości subwencji i wynagrodzeń, a przy projektowaniu budżetu potrzebny jest kompromis. W dalszej części dyskusji głos ponownie zabrał Stanisław Orzechowski, który raz jeszcze mówił o potrzebie wyznaczenia bądź zatrudnienia w starostwie specjalisty, który wsparłby kontrolę i zarządzanie szpitalem. Z kolei wicestarosta Józef Grzegorz Małaśnicki mówił o tym, że powiat nie może liczyć na wsparcie żadnej gminy w sprawie szpitala. Podkreślał natomiast wsparcie Urzędu Marszałkowskiego. Jako jeden z ostatnich głos w tej sprawie zabrał Krzysztof Wolski. Przypomniał, że w 2019 roku szpital też będzie miał stratę. Aż 7 milionów, może być nawet 15. Chwilę potem radni przeszli do głosowania. Wieloletnia prognoza finansowa została przyjęta przy 12 głosach za i 7 przeciw, a budżet na 2020 rok przy 12 głosach za, 6 przeciw i 1 wstrzymującym.
Przyszłoroczny budżet zakłada dochody i wydatki na poziomie 61 milionów złotych. Przy czym wydatki majątkowe, czyli inwestycyjne, to niespełna 3,5 miliona złotych. Około 2 miliony złotych zostanie przeznaczone na drogi. 700 tysięcy na wkład własny do inwestycji w szpitalu, a 300 tysięcy to pierwsze środki na budowę nowego ośrodka szkolno-wychowawczego. W przypadku wydatków bieżących największe kwoty przeznaczone są na oświatę i wychowanie, to aż 15,5 miliona złotych. Na administrację publiczną 12,5 miliona, na pomoc społeczną 6,2 miliona, na edukacyjną opiekę wychowawczą 4,5 miliona oraz na bezpieczeństwo i ochronę przeciwpożarową 4,5 miliona złotych. Ponadto na tej sesji radni podjęli trzy inne uchwały. Dwie z nich dotyczyły zmian w budżecie na 2019 rok i wieloletniej prognozie finansowej. Były to jednak niewielkie zmiany o charakterze porządkującym. Obie uchwały zostały przyjęte przy 16 głosach za i 3 wstrzymujących. Ostatnia z uchwał dotyczyła natomiast planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok. W planach jest kontrola Zarządu Dróg Powiatowych, Domu Pomocy Społecznej oraz szpitala. Plan został przyjęty jednogłośnie. Sugerowano jedynie, by w pierwszej kolejności sprawdzić gospodarowanie mieniem szpitala, w tym wykorzystanie aparatury i sprzętu medycznego w latach 2017-2019, zwłaszcza w kwestii endoskopii. Temat szpitala powrócił także w sprawach różnych. Grażyna Ziółek pytała m.in. o przyszłość urologii. Dyrektor Roman Wysocki powiedział, że obecna umowa z podwykonawcą obowiązuje do 31 lipca, a przed nim są rozmowy co do jej przedłużenia. Poinformował także o planach rozmów w sprawie utworzenia okulistyki jednego dnia, a także o zainteresowaniu podstawową opieką zdrowotną w szpitalu. POZ ma już ponad 800 pacjentów. Problemem dla placówki może okazać się natomiast wzrost wynagrodzenia minimalnego, bo póki co ryczałt dla szpitala został utrzymany na dotychczasowym poziomie. Warto jeszcze podkreślić, że na sesji miała miejsce miła uroczystość. Z okazji 25-lecia Fundacji Zdrowe Dziecko władze powiatu przekazały specjalne podziękowania na ręce członków zarządu fundacji, w tym jej prezesa Czesława Czechyry. Był to moment na krótkie podsumowanie dotychczasowych poczynań, a wszyscy obecni mieli okazję zobaczyć specjalny film przygotowany z tej okazji. Nie zabrakło też gratulacji i najlepszych życzeń, a także próśb o dalszą współpracę. Całe obrady potrwały około 3 godzin, a zwieńczyły je noworoczne życzenia przekazane przez starostę Andrzeja Junga i przewodniczącego rady Włodzimierza Stysiaka. A już za chwilę w dalszej części aktualności powiemy m.in. o przygotowaniach do Orszaku Trzech Króli oraz o zbliżającym się 28. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie w poniedziałek 6 stycznia ulicami Kozienic przejdzie Orszak Trzech Króli. Więcej informacji o tym wydarzeniu przedstawi nam za chwilę Jarosław Pawelec z Kozienickiej Rady Rycerzy Kolumba. W poniedziałek 6 stycznia ulicami Kozienic już po raz ósmy przejdzie Orszak Trzech Króli. Organizatorem tego wydarzenia jak co roku jest Kozienicka Rada Rycerzy Kolumba. Można powiedzieć, że jesteśmy na finiszu przygotowań. Wszystko można powiedzieć, że jest pospinane. Będą specjalni goście z daleka. Można powiedzieć, że oryginalni. Nie zdradzę wszystkich szczegółów, ale na pewno będzie ciekawie. I cieszymy się, że po raz ósmy ten orszak będzie mógł przejść ulicami naszego miasta. Zapraszamy oczywiście wszystkich. Rozpoczęcie orszaku planowane jest po mszy o godzinie 10.30 w kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny w Kozienicach, czyli około godziny 11.00-11.15. I stamtąd ruszymy ulicą Głowaczowską, potem następnie ulicą Legionów, przejdziemy do ulicy Warszawskiej i już ulicą Warszawską dojdziemy do parafii Świętego Krzyża. I tam pokłonimy się Panu Jezusowi w szopce przy kościele Świętego Krzyża. Jak co roku na trasie przemarszu zostaną odegrane sceny rodzajowe przygotowane przez uczniów kozienickich szkół. Wszystkich scen będzie 5 i oczywiście jak co roku uczniowie szkół podstawowych z kozienickich, na których zawsze możemy liczyć i za co bardzo dziękujemy oczywiście, będą odgrywali sceny. Jak zawsze będzie to walka dobra ze złem. Będzie to wszystko to, co w naszym życiu jest istotne, na co trzeba zwrócić uwagę, zwłaszcza w tym okresie bożonarodzeniowym. Szczególnie to, co się dzieje w nas i na co powinniśmy zwrócić uwagę, aby stać się na co dzień lepszym i do czego zaprasza nas nasza wiara i Pan Jezus, który akurat w tym okresie się rodzi przecież. Aby orszak mógł się odbyć, w jego organizacji Kozienicką Radę Rycerzy Kolumba wsparło wiele instytucji, placówek i firm. Mamy ten zaszczyt zapraszać do współpracy przy organizacji tego dzieła. Jest to oczywiście przy patronacie i przy dużej współpracy i pomocy burmistrza gminy, szkół podstawowych kozienickich, firm, instytucji finansowych. Wszystkich im będziemy dziękować podczas orszaku i będziemy wymieniać, oni są również na plakatach.
bez ich pomocy i wsparcia nie udałoby się, szczególnie zaś bez szkół i bez dzieci, które poświęcają wiele energii i pracy, żeby te jasełka, bo to w tej formie przecież są te przedstawienia, mogły się odbyć. Za co jeszcze raz oczywiście dziękuję. Zachęcamy do udziału w 8. już kozienickim Orszaku Trzech Króli. Dodatkową zachętą niech będzie ten spot, oficjalnie promujący w skali kraju to wydarzenie. Za tydzień, w niedzielę 12 stycznia, zagra największa orkiestra świata. 28 finał WOŚP można w naszym mieście wspierać już teraz dzięki skarbonom stacjonarnym. Szczegóły już za chwilę. Przed nami 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już 12 stycznia w całej Polsce wolontariusze będą zbierali pieniądze na wsparcie dziecięcej medycyny zabiegowej. Akcję można wesprzeć już dziś. W Kozińskim Domu Kultury oraz w Ognisku Pracy Pozaszkolnej Ogród Jordanowski znajdują się skarbony stacjonarne akcji, do których można wrzucać datki. Skarbony są specjalnie oznakowane i ustawione w widocznych miejscach. Zbiórka w tej formie będzie prowadzona do dnia finału, czyli do 12 stycznia. Warto dodać, że skarbony cieszą się sporym zainteresowaniem. W ubiegłym roku do tej ustawionej w Centrum Kulturalno-Artystycznej wpłacono ponad 9350 zł. W niedzielę 12 stycznia w 28 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zagrają także Kozienice. Sztab orkiestry mieści się w Ogrodzie Jordanowskim. W godzinach od 7 do 15 prowadzona będzie przez wolontariuszy kwesta uliczna. Na godzinę 13.30 zaplanowano spotkanie darczyńców WOŚP przy napisie Kozienice przy skrzyżowaniu ulic Legionów z Warszawską. Będzie to w ramach akcji Serce Kozienic bije dla WOŚP. Utworzone zostanie ogromne serce z darczyńców, uwiecznione na wspólnym pamiątkowym zdjęciu. Od 18.30 do 20.00 odbędzie się w sali kameralnej CKA koncert charytatywny z udziałem uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Kozienicach oraz uczniów z Akademii Szerokich Horyzontów Kozienickiego Domu Kultury. O godzinie 20.00 sprzed CKA zostanie wysłane światełko do nieba. Przypominamy, że 28 finał można wesprzeć wrzucając datki do skarbon stacjonarnych znajdujących się w Ogrodzie Jordanowskim i w Centrum Kulturalno-Artystycznym. Są one dostępne już teraz. Ostatnim dniem zbiórki jest dzień finału, czyli 12 stycznia. Podczas tegorocznego finału będą zbierane środki dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. Kozienicki finał WOŚP będzie też tradycyjnie na bieżąco relacjonowany na naszej antenie w wydaniach kroniki o godzinach 11, 15, 18 i 21.30. Na koniec grudnia ukazał się 103 numer magazynu kulturalnego KDK. Co ciekawego w nim znajdziemy? O tym Mariusz Basaj. We wtorek, 31 grudnia, ukazał się nowy, 103 numer magazynu kulturalnego KDK. Przeczytamy w nim m.in. o świątecznym spotkaniu słuchaczy UTW, kozienickich questach i o wernisażu wystawy malarstwa Krzysztofa Mancińskiego. Ponadto znajdziemy tu teksty o pierwszym kozienickim kiermaszu świątecznym, działaniach wolontariatu, sesji popularno-naukowej czy o warsztatach Bombka w CKA. W tym wydaniu jest również relacja z czwartego spotkania literackiego z cyklu Witryna. Dodatkowo w 103 numerze magazynu KDK znajdują się informacje o wydarzeniach, które w styczniu organizuje Kozieński Dom Kultury. Papierowa wersja magazynu jest dostępna w wielu punktach miasta, m.in. w Centrum Kulturalno-Artystycznym, elektroniczna zaś na stronie www.dkkozienice.pl. Kozieński Dom Kultury zaprasza na wystawę pod tytułem Szkice z pracowni UTW. Jej otwarcie odbędzie się w środę, 8 stycznia o godzinie 12.15 w sali na rogu Centrum Kulturalno-Artystycznego. Wystawa jest efektem pracy uczestników zajęć plastycznych odbywających się w Kozieńskim Domu Kultury w ramach zajęć fakultatywnych Uniwersytetu III wieku. Prezentowane prace powstały w okresie od października do grudnia 2019 roku pod okiem prowadzącego zajęcia Wojciecha Stachurskiego. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających do 31 stycznia. Na
Na retransmisję obrad 16. sesji Rady Miejskiej w Kozienicach zapraszamy w weekend 4 i 5 stycznia w wydaniach naszego programu o 11 i 18 po aktualnościach i reportażu z sylwestrowej nocy. Jednocześnie informujemy, że ze względu na długość retransmisji nie będzie wydań kroniki o godzinach 15 i 21.30. I to już wszystko w tym wydaniu aktualności. Ja dziękuję za uwagę i do zobaczenia. We'll be right back.